Hej, siemano, z tej strony Roni. Zrobiliśmy ostatnio niesamowicie wiele transferów. Jeszcze pozostał nam Lukaku do kupienia i super polski napastnik. Nie chodzi mi tutaj o Rasiaka, ale o kogoś innego. Niektórzy wiedzą, o kogo mi chodzi. Później zobaczycie. Najpierw muszę sprowadzić sobie Lukaku. I tak przedstawia się moja jedenastka. Pierwszy mecz ligowy Stoke City. Tak jest, ze Stoke City. Zobaczymy, jak mi pójdzie nowym składem. Zapraszam was do spotkania. Bale, jak ty wyglądasz w tej koszulce. Noga, kostka, ale umie łazić, dobrze. Po tych trenerów, po ciepłym rękami, ty. Robinho, ależ go tam ominął. Robinho, pierwsza bramka na Man City. Robinho! Oh yeah! Powrót do Man City, prosto z Malagi. Nowonarodzony, to nie ten sam piłkarz co kilka lat temu, czy tam jakoś tak. Pięknie, kibice Man City wpadają w zachwyt. Piłkarze Stoke City, oh fuck, obroń to, proszę cię. I, o, niska piłka, o, Piqué normalnie, król obrony, Jezu, o, Ter Stegen. Oho, dawaj, Stegen dobiegniesz. Stegen! No. Wrzutka w pole karne. Stegen! Stegen! Gdzie twój pewny chwyt? Po raz drugi w tym meczu. Hazard tam wychodzi. Zostaw to Hazardowi. Piękny Hazard. Hazard! Tarab też potrafił. Wow, ależ zapierdzielił trikiem. Tarab! O, słupka! Tarab! Druga bramka. Były gracz QPR, czyli Queen's Park Rangers, kiedyś ich prowadziłem, dawne czasy, i zdobywa bramkę, znam tego zawodnika bardzo dobrze, potrafi takie coś wykorzystywać. Wciepa, spalony, ale jest gol. O nie, wszystko, no nie kontuzja, no. Masz bony, ależ podanie od Alaby, bony, będzie na Robinho wrzutka, Robinho! Jej, prawie z voleja, na 3-0. Dobra, rzut rożny dla Stoke City, 84. minuta spotkania. Aletka wrzutka. Ale się tam znalazł. Łomatku. Jak oni to zrobili? Jeszcze na Robinho to, taki maluteńki. Te, no pa, to musi wpaść, nie? Krocz przegrał na kepy, o fuck. Gdzieś tam tym bonem muszę tam wysoko. Fuck, nie! Dobrze! Wybij to! Emocje do ostatniej minuty. 2-1. Stegen, najlepszy zawodnik tego spotkania. No, powiedzmy, że zasługuje na to. Miał parę ładnych interwencji. Teraz nie wiem, czy tutaj Lukaku jakoś ta oferta. Johansen, okej. O, jest oferta Lukaku. Nie do przyjęcia, wiem. I dlatego mnie to troszkę smuci. Pan Tillimon, cześć. Siema, były kolega. Ciekawe, co zrobi. Takim składem sobie wyjdziemy. I was zapraszam na drugi mecz z Tottenhamem Londyn. Dzeko tam gru. A, no ja. Nie. Tylko nie Dzeko! O, pad mi się wyłączył ekstra. Już jestem. Chodź tu, cię zniszczę. Nie! Nasri teraz! Nie, Dempsey! 2-0! A myślałem, że będzie tak łatwo. O matko. Kurczę, ładnie Robinho to chciał. Jest! Warang! 2-1! Angar, ryzykowałem z tą wciepką. Mówię, a Robinho niski. Nie się wciepnie tak obala. Odchodząco. I Warang.
2-1. Nie wszystko stracone. Tarabt, Tarabt z dystansu! Loris znowu pewnie obronił. Oho, elegancko, elegancko! Neymar, debiutancka, super! Nie! Prawie! Bardzo niecelnie, Neymar, robi się miejsce. Neymar! Neymar, Neymar! A już miałem zwątpić w jego umiejętności. Neymar Junior Rivas! 2-2. Wszyscy mają niebieskie buty. Lol. Zrobimy tak, tak, tak i tak. Ja pierdzielę. Taki gol. Takie coś puścić. Gareth Bale. I cały Tottenham jest smutny, tak samo jak byłem ja, gdy mi Dzeko wpierdalał pierwszą bramkę. Takie coś iść. Wow, jaka ścinka, nie? Jeszcze raz. Loris całkowicie zaskoczony. Ha, jest zwycięstwo. Nie wiedziałem, że takie coś może się udać jeszcze. Nie mów, że się cieszyłem za wcześnie. Nie mów, że się cieszyłem za wcześnie. Ale lagi, Fraps ogarni. Prawy gol był. Kolejne zwycięstwo. O, Tarab, zawodnik meczu. Proszę, proszę, proszę. A najsłabszy, David Luiz. Ja Davida Luiza sobie kupiłem na środkową pomoc defensywną, na rezerwę, a nie na środkową obronę. Jakoś na tej pozycji się nie spisuje. Na razie jeden mecz tylko zagrał, no w sumie pół. Kurczę, kupcie mi kogoś te. Ja chcę Lukaku jeszcze w klubie mieć. Kupimy sobie Smolarka do naszego klubu za 500 000. Więcej mi nie damy. No nie, nie, no. Dwuletni, co? Podpiszesz taki ważny zawodnik? Dobra, zmiennik. Ciekawe, czy to podpisze. Jeszcze, jeszcze. Proponowany kontrakt został przyjęty. Cześć, Smolarek, witamy cię w Manchester City. Ja, o te... Ja, dobra, jeszcze za takiego bakłażana oferta transferowa. Oferta transferowa. Dobra. Teraz to się możecie nawet... idź pan. Nie pogramy Lukaku, dopiero w styczniu. A teraz gramy sobie mecz pucharowy. Chyba Puchar Kapitalan. Tak jest. To tutaj sobie rezerwę wystawimy. I was zapraszam na spotkanie pucharowe. Eusebiusz Smolarek. Smolarek. Masz tam, Smoli. Biegnij. Biegnij. Demonie prędkości. Dawaj na siłę z nim. Ohohohoho. Dobra taktyka. Super. Dobra, dobra, Forest. Tam Smolarek. Dawaj, Smolarek. 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 1-0. Eusebiusz Smolarek w debiucie zdobywa swego pierwszego gola w Manchesterze City. Ale jeszcze raz popatrzmy, z jaką gracją przypierdolił obok słupka po ziemi. Pięknie, pięknie, pięknie. Bony. Seriously? Taka bamba. Jak zmiotło bramkarza z powierzchni ziemi. Jeszcze raz. Bombastycznie. Ładnie to posłał. Elegancko. 2-0. Jademy z kontratakiem. Mosz Smolarek. No. Rozpędza się Smolarek. Eusebiusz. Dwójeczka. Byłeś blisko. Honorowa. Albo. To jeszcze nie oznacza. To nie jest jeszcze honorowa. Bo jeszcze nie ma końca spotkania. 20 minut. Nie. Jest. Nie. Jest. Nie. Jest. Wow. 2-1. Bony zawodnik meczu. Smolarek. Bramka w debiucie. Kto im asystował? Kevin De Bruyne i James Forrest. Nie gramy tego. Symulacja. I tak wygrają. Nie, przegrali. Dwie czerwone kartki, ale przegrali. Spoko. Przewagi mamy nad Rosją. Jeśli Rosja to wygra, to Belgia nie zagra na Mistrzostwach Świata w Brazylii w 2014 roku. Nie robię szybkiej symulacji, bo nie chcę od razu tak poznać tego wyniku. Go. 0-0, bardzo dobrze, to mi się podoba. 1-0 dla Belgii. Już jest pewny awans do Mistrzostw Świata w Brazylii. Zwycięstwo z Rosją? Zwycięstwo! Zajebiawczo! Uhuhuhu. Ekstra, ekstra, ekstra! Udało im się wygrać na symulacji, a ja teraz zagram sobie z Leeds United. Masz Forest.
Oprócz niego, to nie jest gwiazda. To jest schodząca gwiazda tego klubu. Jakiś cudem piłka trafiła pod nogi Neymara i jest gol! 1-0! A wszystko zaczęło się po akcji Robinho Forest. Jeszcze raz. Tryt! Cudem, nie wiem jakim cudem, ale wpadła mu piłka pod nogi i brameczka! O, o. Nie, jeszcze... Kurwa mać! Morrison! Jezu. Nie! No nie! Za co? Za co? Tryt, tryt! Cześć! Cześć! O! Ha, to chyba się Tarator mam przywitał z Robinho. Wybronił takie coś. Forest, rezerwowy, nie gwiazda, ale bramka! A wtedy ciekawe, czy mu asystę zaliczyło. 2-0! James Forest, albo lepiej. Forest. James Forest. Znowu wciepa w pole karne? Nie będzie gol? Ja pizgam. Jest tam, widzę go. Gaugang! 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 Jego bramka musiała kiedyś wpaść. Debiutancka w Manchesterze City. I Gaugan zdobywa swojego pierwszego gola. Ładnie tam wszedł z defensywy w ofensywę. Przepięknie. I mamy 3-1. Gareth Bale. Bale, Neymar, idź stąd. Kurwa, ty tympy chuju, ty. Tryt! Mocie tam. Cześć! Kto? Adel ta Arab! A miałem go właśnie zdjąć, jak miała piłka wyjść z boiska. A jednak zdobył bramkę i ciebie zostawiam. Bo się słabo spisywałeś, a jakoś teraz zdobyłeś bramkę. Elegancko, ładnie. 4-1. A podoba mi się. Cześć. Gol. Jakie okienko! Alaba! Coś ty zrobił teraz! Coś ty teraz zrobił! Jakie okienko, jak to siadło, nie? Po! Ja pierdzielę! Ha! Przepiękne okienko! Rzadko się aż takie okienka zdarzają w FIFA. Tylko w fucie takie rzeczy. O, 5-1. Cześć! Dawaj, dobit... Ajajajajaj! Wysuwa się elegancko. I on to w dupce, ja. No are you fucking kidding me? Patrzę na to, nie? Gareth Bale samobój. Nie. Tak nie będziemy się bawić, mój drogi kolego. Proszę cię, wchodź na boisko. O, idzie na Sweaty. Dobra, Sweaty. No i złodza, jakie grzechy, takie rzeczy. Tylko w FIFA. Ja na pusto. A. O, żyły mi pękają już na czole. A, bo on się za rok nie będzie karny, nie. 6-5. Mac Cormack. O matko boska. Jak ja, zaraz będzie wspaniały comeback. 5-5 remis. Nie, dobra. Tak, nie. Co się w ogóle dzieje się? 5-3, niesamowite. Każdy sobie, haha. Asysty, tylko 3 asysty. No i masz zawodnik meczu. Fajnie, fajnie. Wszystko się fajnie złożyło. Elegancko, o i później Liga Miśków? Chyba tak, no tak, Liga Miśków. Jednej rzeczy się tylko nie udało dzisiaj. Sprowadzić Lukaku do Man City. Hajs jest. Jak widać, ile? 15? No, 14 milionów na transfery jeszcze. Szkoda, że tak się złożyło, że w tym ostatnim dniu mi kupili tych zawodników. Ale jest Smolarek, są inni. Same zwycięstwa dzisiaj. Dużo bramek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, cześć.